24 kwietnia wspominamy błogosławioną Teresę Marię od Krzyża Manetti, dziewicę. Teresa urodziła się 2 marca 1846 roku w Campi Bisenzio. Gdy miała 19 lat, zrozumiała, że ma zdążać do doskonałości poprzez pomaganie bliźnim. Zwielokrotniła wówczas akty bogomyślności i zaczęła służyć biednym. Uczyła bezpłatnie ubogie dzieci, potem przygarnęła 2 młode dziewczyny. Ich powiernikiem i podporą stał się ksiądz Ernest Giacopozzi. Przy jego pomocy w 1874 roku zorganizowały się we wspólnotę tercjarek świętej Teresy. Z tej właśnie wspólnoty zrodziło się z czasem zgromadzenie afiliowane do zakonu karmelitów. W 1888 roku mogły już złożyć profesję zakonną, a w 12 lat później otrzymały aprobatę papieską. Przełożoną tego nowego zgromadzenia do końca życia była Teresa, zawsze gorliwa, pełna licznych zalet. Wielką pociechę sprawiło jej, gdy w 1902 roku mogła otworzyć we Florencji dom, w którym zaprowadzono nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu. Teresa Maria zmarła 23 kwietnia 1910 roku. Została pochowana w klasztorze San Martino. Święty Jan Paweł II beatyfikował ją we Florencji 19 października 1986 roku. Założone przez nią zgromadzenie obecnie znane jest pod nazwą Sióstr Świętej Teresy z Florencji. Liczy ono dziś około 240 zakonnic. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Teresy Marii, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.